Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was wideo instrukcję do gry Pagan, tajemnica Roanoke. Słuchajcie, jest to gra dwuosobowa, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Lucky Duck Games, za co bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, bardzo gorąco i spodoba wam się to, co tu zobaczycie, bardzo gorąco zachęcam was do zasubskrybowania, zostawienia kciuka w górę i kliknięcia tego magicznego dzwoneczka, żeby nam się lepiej żyło. Czy ja powiedziałem, że będzie wideoinstrukcja, czy się pomyliłem, powiedziałem, że będzie recenzja? Nie wiem, ale po prostu powiem, że będzie wideoinstrukcja tutaj. Co jest bardzo ważne, jeżeli oglądacie to, to proszę włączcie, jeżeli oglądacie to, włączcie proszę napisy klingońskie, ze względu na to, że może się zdarzyć, że się gdzieś pomylę albo gdzieś czegoś nie dopowiem i wówczas jak tylko będę miał możliwość, to dodam do napisów klingońskich. To jest coś, czego naprawdę będę się starał w tym roku już zacząć pilnować, tak żeby nie było żadnych tam potem problemów ze zrozumieniem zasad. Więc tak, tutaj wam przedstawię wideoinstrukcję do tej gry. No i teraz, co jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o wideoinstrukcję do gry Pagan, to jest to, że razem z grą podstawową wyszło trochę dodatków. I wyszły takie małe dodatki. I wyszedł trochę większy dodatek. Więc jest tego naprawdę w tej chwili sporo. Wyszły takie gadżety upiększające to wszystko. Więc będzie osobny film, w którym ja przejdę przez dodatkowe elementy związane z grą Pagan, tajemnica Roanoke. Będę mówił Pagan, Pagan, czasami darujcie. Jest kwestia tego typu, że tutaj, w tym filmie, poznacie zasady tylko i wyłącznie gry podstawowej. To bez żadnych scenariuszy, bez budowania talii na początku, bez dodawania żadnych kart. Nie, nie, nie. Gracie tym, co macie w pudełku w wersji podstawowej, bez żadnych upiększających gadżetów. Tak jak, że tak powiem, ta gra jest w tym pudełku do was dostarczona. Tylko i wyłącznie w tym pudełku. W tym pudełku są co prawda dwa scenariusze, ale też właśnie je pominę, żeby właśnie o nich, żeby tutaj nie komplikować, żebyście się skupili na razie w tym filmie tylko na zasadach podstawowych. Będzie osobny film, który podlinkuję, w którym omówię dla was, co dodatki wprowadzają do gry i jak to działa. Będzie jeszcze trzeci film, w którym zaprezentuję wam recenzję i co ja o tej grze sądzę. Teraz natomiast skupiamy się na zasadach. No i tradycyjnie zaczynamy od przygotowania rozgrywki. W pierwszej kolejności gracze muszą zdecydować, kto gra łowcą, a kto gra wiedźmą. Łowca otrzymuje swoją planszę i z lewej strony otrzymuje swoją planszę z akcjami. Następnie dobiera do tego trzy pionki akcji oraz jedną kartę pomocy. Następnie dobiera czerwony dysk wpływów, na którym zaznacza wartość 2 i umieszcza to również obok swojej planszy. Wiedźma również dostaje swoją planszę oraz planszę akcji. Dostaje zielony dysk wpływu, na którym również zaznacza wartość 2. Również dostaje trzy pionki, tylko zwróćcie uwagę tutaj, że dwa wyglądają w ten sposób, a ten trzeci wygląda nieco inaczej. To jest pionek tak zwanego chowańca. Również oczywiście wiedźma dostaje kartę pomocy. Stwórzcie teraz planszę wioski, budując ją z tych trzech elementów. I teraz idąc od lewej do prawej, zróbcie tak, żeby w pierwszej kolejności były te symbole widoczne na miejscach na karty, w drugiej te, w trzeciej te. Od razu wam powiem, to jest oczywiście, te symbole są tutaj przypisane kolorom wieśniaków, ale no nie będę wam kłamał, ja mam tutaj lekki problem z czerwonym i zielonym, dlatego będę prawdopodobnie częściej wam zwracał uwagę na te ikony niż właśnie na kolor kart. Oczywiście to, że to są wieśniacy niebiescy, to absolutnie jestem w stanie zobaczyć. Następnie zwróćcie uwagę, że macie na symbolach tutaj rzymską jedynkę, rzymską dwójkę i rzymską trójkę. I tak macie na wszystkich pozostałych. No idea jest taka, że po prostu jak wykładacie teraz wieśniaków na danej części planszy, to upewniacie się, że umieszczacie odpowiednim kolorem i właśnie używając odpowiedniej wartości rzymskiej. A więc wieśniaka z rzymską jedynką umieszczam w tym miejscu, z rzymską dwójką w tym miejscu, z rzymską trójką w tym oto miejscu. Od razu wam powiem, że podział ten to jest podział na tak zwane frakcje, czyli wieśniacy w danym kolorze, z danym symbolem, to są wieśniacy z jednej frakcji. Nazwa frakcji jest na samej górze karty, tuż nad nazwą samego wieśniaka. Jak już wybierzecie i wyłożycie wszystkich wieśniaków, no to teraz musicie stworzyć talię podejrzanych. Ta talia to jest tak naprawdę po prostu kopia tego rzędu, który widzimy tutaj, czyli każda karta występuje dwojako, jako karta, prawda, wieśniaka i jako karta podejrzanego.
Po prostu teraz musicie stworzyć talię podejrzanych tak, żeby znaleźć tutaj odpowiedniki wszystkich wieśniaków, których macie na planszy. Wiedźma bierze teraz tę talię wieśniaków, bardzo dokładnie ją tasuje, dużo dokładniej niż ja to robię teraz, i wybiera jedną kartę. Karta ta wskaże jej wieśniaka, w którego się tak naprawdę wciela przez całą rozgrywkę. Jak już go albo ją zidentyfikuje, to oczywiście nie pokazując tej karty w żaden sposób przeciwnikowi, wsuwa sobie tę kartę pod swoją planszę. Następnie talię podejrzanych wykłada w takim miejscu, żeby łowca miał do niej w miarę łatwy dostęp, jak będzie oczyszczał podejrzanych z zarzutów. Każdy gracz teraz dobiera swoją talię 50 kart. Można rozpoznać swoją talię po, prawda, rewersie karty. Tutaj mamy karty wiedźmy, tak wyglądają karty łowcy. Bardzo dokładnie tasujecie swoje talie, następnie wykładacie je gdzieś obok swojej planszy i każdy gracz dobiera teraz na rękę 3 karty. W pobliżu obszaru gry, tak żeby gracze mieli do tego łatwy dostęp, umieście wszystkie znaczniki. No teraz znaczniki sekretów i przysług są znacznikami, które będą wykorzystywane przez wiedźmę. Natomiast znaczniki wskazówek i dowodów będą wykorzystywane przez łowcę. Od razu też mówię, że pojemniki, które tu widzicie, nie są dołączone do gry, to są moje prywatne pojemniki, które wykorzystuję po to, żeby zachować porządek podczas rozgrywek oraz kręcenia wideoinstrukcji. Taka pseudo ciekawostka, że pojemniki te zostały sprowadzone i są sprzedawane sklepom w Polsce przez Lucky Duck Games, który właśnie jest również polskim wydawcą gry Pagan. Plansze zaklęć umieście z boku. To, co bardzo lubię robić w swoich wideoinstrukcjach, to jest to, że jak zanim przejdę Wam do omówienia szczegółowego takiego, co, gdzie, jakie akcje wykonujemy i tak dalej, lubię dać takie ogólne spojrzenie, tak mniej więcej o co w grze chodzi, jakie są nasze cele, do czego dążymy, żebyście mieli to z tyłu głowy, jak już będziemy przechodzić przez konkretne zasady. Moi drodzy, rozgrywka tak naprawdę jest dosyć prosta. Instrukcja może się wydawać grubsza niż słowo prosta mogłoby sugerować, ale prawda jest taka, że to wynika z tego, że w instrukcji naprawdę starali się, zachowywali też dużo odstępy, umówmy się, ale starali się po prostu bardzo szczegółowo wskazać na to, co się dzieje na różnych kartach. I to jest oczywiście bardzo istotne, ja też Wam tutaj o tym opowiem. Natomiast sama struktura rozgrywki chociażby jest bardzo prosta. Zaczynając od wiedźmy, gracze naprzemiennie rozgrywają swoje tury. No i teraz wygląda to tak, że każdy gracz rozgrywa swoją turę w pełni, podczas to której przy pomocy swoich pionków akcji będzie wykonywał akcję. No i jak taką turę skończy, to wtedy kolej przychodzi na kolejnego gracza i tak dalej, dopóki gra się nie skończy. Kiedy gra się skończy? Otóż każdy z graczy ma inny cel, każda postać ma inny cel. Jak zauważyliście podczas przygotowania, wiedźma podszywa się pod jednego z mieszkańców. No i teraz chodzi o to, że wiedźma musi przy swoim wieśniaku, tak, czyli przy tym wieśniaku, którym naprawdę jest, umieścić 3 żetony przysług, to są te oto dłonie, i następnie wykonać akcję odprawienie rytuału. Wówczas wiedźma wygrywa. Jeżeli jednak przedtem łowca rozpracuje wiedźmę i zorientuje się, albo będzie przynajmniej bardzo mocno podejrzewał, który z wieśniaków jest wiedźmą, to ma kilka opcji tak naprawdę, ma 2 opcje, żeby tę grę wygrać. Przede wszystkim może oskarżyć wieśniaka, wówczas taki wieśniak zostanie wyeliminowany. No i jakby to powiedzieć, pierwsze 2 eliminacje błędne będą wybaczone. Czyli jeżeli wyeliminuje wieśniaka, a wiedźma powie to nie on czy ona, no to wówczas jeszcze jest ok pierwsze 2 razy. Jeżeli za trzecim razem tutaj łowca nas chybi i nie tego wieśniaka wyeliminuje, no to wówczas wiedźma mówi, nie, trzeci raz spudłowałeś, przegrałeś grę. A wiedźma wtedy oczywiście wygrywa. Jeżeli natomiast podczas któregoś z tych trzech strzałów łowca wyeliminuje faktycznie tego wieśniaka lub wieśniaczkę, którego podszyła się wiedźma, no to wtedy łowca wygrywa. Inna opcja jest taka, że tutaj widzimy, mamy talię podejrzanych. Teraz ta talia to jest nic innego po prostu jak te 9 kart minus ta jedna karta, którą wiedźma wybrała na początku. Czyli logiczne jest, że jak tutaj mamy odpowiedniki tych kart, to tu zostały wszyscy, to zostali wszyscy wieśniacy, którzy nie są wiedźmą. I gracz ma opcję wykonania akcji, ta akcja oczywiście nie jest tania, żeby oczyścić z zarzutów. Wówczas dobiera kartę z talii, podgląda w tajemnicy i zachowuje ją dla siebie, nie mówiąc wiedźmie, jaką kartę dobrał.
w ten sposób, jeżeli będzie eliminował podejrzenia z niektórych wieśniaków. To się oczywiście może przydać, ponieważ jak zobaczycie, jak będziecie mieli jakąś kartę, tak? Tutaj w tym wypadku padło na tego pana. A w trakcie gry zobaczycie, że wiedźma jakby strasznie dużo uwagi mu poświęca, ale wiecie, że to nie jest ten wieśniak, to znaczy, że wiedźma blefuje. Więc tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na coś innego. No i teraz słuchajcie, jeżeli, co prawda u nas to się jeszcze nigdy tak nie skończyło, ale jeżeli byście przeszli przez całą tę talię, czyli łowca wykonałby tę akcję 8 razy, czyli oczyścił już wszystkich zarzutów, no to wtedy wiedźma również przegrywa, a wygrywa łowca. Same tury przebiegają dosyć prosto, ponieważ po prostu wygląda to tak, że mamy te trzy pionki akcji i do znakomitej większości akcji wykorzystujemy te pionki. Czy to są akcje na wieśniakach, czy to są akcje na naszych planszach akcji, po prostu umieszczamy tutaj pionki. Różnica między akcjami na planszy a akcjami na wieśniakach jest taka, że na tych polach akcji na planszy możemy mieć kilka takich oto znaczników, tych pionków. Natomiast jeżeli chodzi o wieśniaków, to pionek akcji można wyłożyć tylko na gotowym wieśniaku. Gotowy wieśniak to jest taki wieśniak, na którym nie ma jeszcze pionka akcji. I teraz, co jest też ważne, i to nieważne, czy to jest mój pionek, czy pionek przeciwnika. Jeżeli jest pionek na wieśniaku, to tego wieśniaka nie można już odwiedzić i nie można wykonać jego, jej akcji. Jest też taka różnica oczywiście, że no na mojej planszy mogę wykładać pionki tylko ja. Na wieśniakach możemy wykładać pionki zarówno ja, jak i przeciwnik. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to jest to, że oczywiście może się zdarzyć, że macie jakieś darmowe akcje, które nie wymagają od Was użycia pionków, ale to wszystko na spokojnie. Ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć tutaj w ramach takiego ogólnego spojrzenia, to jest to, że wiedźma ma trzy pionki akcji, tak jak, i tak samo jak zresztą i łowca. Tylko przy łowcy, widzicie, one wszystkie trzy wyglądają tak samo. Wiedźma ma takie oto dwa normalne i jednego chowańca. Chowaniec działa nieco inaczej i to opowiem Wam w konkretnym momencie wideoinstrukcji, ale na razie, na potrzeby tłumaczenia wszystkich zasad, dopóki tego elementu nie pójdę, po prostu weźcie pod uwagę, że to jest normalny pionek akcji i jako normalny pionek akcji będę go wykorzystywał. W jaki sposób on działa nieco inaczej, to opowiem nieco później. No dobrze, moi drodzy, i teraz w jaki sposób przebiega rozgrywka? Zaczynając od wiedźmy, gracze rozgrywają swoje tury naprzemiennie. I każda tura każdego gracza idzie dokładnie tak samo. Gracz rozgrywa swoją fazę utrzymania, potem rozgrywa swoją fazę akcji, w której wykonuje wszystkie akcje wszystkimi swoimi pionkami, dopiero wtedy przychodzi kolej na kolejnego gracza i ten gracz. Faza utrzymania, faza akcji. Teraz, co jest bardzo ważne, zaczyna wiedźma. I wiedźma w swojej pierwszej rundzie może użyć tylko i wyłącznie dwóch zwykłych pionków akcji i może ich użyć tylko i wyłącznie do wykonania akcji odwiedzenie wieśniaka i to dla wieśniaków z tej samej jednej frakcji. Krótko mówiąc, w swojej zupełnie pierwszej turze wiedźma wybiera sobie jedną frakcję i wybiera sobie dwóch wieśniaków, do których idzie tam, zostawiając im swoje pionki. Więc to jest bardzo ważne. Ale zanim przejdziemy do tego, jak wygląda rozpatrywanie akcji, to proszę spójrzmy na to, jak wygląda faza utrzymania. Pierwszym krokiem fazy utrzymania, zarówno dla łowcy, jak i dla wiedźmy, jest to, że odzyskujecie wszystkie swoje pionki akcji. Następnie patrzycie na to, które karty, które są w grze, czyli nie na stosie kart odrzuconych i nie na waszych rękach, sprawdzacie, które karty mają taki symbol i wykonują to, co jest tutaj napisane zgodnie po prostu z poleceniem. Sojusznicy mają koszt, który trzeba opłacić, żeby móc ich zachować w grze. Ten koszt jest wyrażony tutaj w lewym górnym rogu, tuż pod nazwą, w tym małym banerku. No i taki kaznodzieja, widzicie, kosztuje Was 0 kosztu, 0 wpływu. I macie to ładnie poukładane, tak? Czyli znowu widzicie ten symbol fazy utrzymania, 0 wpływu. To jest symbol wpływu. No natomiast nasza sekretarka już kosztuje nas 1 punkt wpływu, więc musimy ten punkt wydać, zaznaczając odpowiednią wartość na naszym dysku. Jeżeli nie stać nas na to, żeby kogoś utrzymać, musimy takiego kogoś odrzucić. Może być też opcja, że nie chcecie takiego kogoś zachować, stać Was na niego, ale nie potrzebujecie już tego sojusznika tak bardzo, a wolicie sobie zachować wpływ na jakieś akcje, to wtedy taką kartę również po prostu usuwacie. Faza utrzymania jest bardzo podobna dla jednego i dla drugiego gracza. I teraz pomimo tego, że powiedziałem, że wiedźma rozgrywa swoją turę jako pierwsza, to jednak chciałbym zacząć omawianie tego, co się dzieje w turze konkretnie od
łowcy, więc omówmy najpierw, jakie akcje łowca może zrobić przy użyciu swoich pionków. Pierwszą akcją, o której Wam opowiem, to odwiedzenie wieśniaka. Na czym to polega? Przede wszystkim musicie wybrać gotowego wieśniaka, którego chcecie odwiedzić. Załóżmy, że ja chcę odwiedzić pana, proszę bardzo, Amanta Johnsona. No i teraz działa to w taki sposób, że umieszczam na nim swój pionek akcji. Więc tak jak powtórzę, musi być gotowy, czyli nie może być na nim innego pionka akcji. Następnie rozpatruję kartę śledztwa. I o co w tym chodzi? W trakcie gry pod wieśniakami mogą się pojawiać karty śledztwa, które będą wpływały na nas. To jest na przykład karta śledztwa, którą zagrałem ja, powiedzmy, w którejś z swoich poprzednich tur. To, że ona wpływa na mnie, jest skazane po pierwsze przez to, że jest zwrócona w moją stronę, po drugie przez to, że widzimy tutaj na początku symbol łowcy. Symbol wiedźmy wygląda w taki sposób, że macie albo tą łapkę, albo, prawda, tutaj tą główkę. No i teraz rozpatruję ten tekst. Czasami ten tekst to jest coś natychmiastowego, czasami ten tekst zwraca mi uwagę, że coś, co będę robił w trakcie robienia tej akcji, jest jakoś zmodyfikowane. Więc zwracam uwagę na to, jaka jest karta śledztwa, zapoznaję się z jej treścią. Kolejnym krokiem jest to, że jeżeli nasz wieśniak miałby na sobie trzy znaczniki wskazówek, to wówczas dobieram jeden znacznik dowodów i umieszczam go gdzieś, prawda, na swojej planszy. Teraz, co jest bardzo ważne, nie usuwacie ich. Jeżeli ma i nie umieszczacie też tego znacznika dowodu na tym wieśniaku albo tutaj obok tych znaczników. Nie, nie, nie. Te trzy znaczniki tu zostają. Wy zdobywacie jeden znacznik dowodu, który umieszczacie na swojej planszy. Teraz jest umieszczenie zasobów. W przypadku łowcy zasobami są oczywiście nasze wskazówki. Co robimy? Umieszczamy tyle wskazówek, ile widzimy tutaj tych dysków na naszym odwiedzanym wieśniaku, czyli w tym wypadku wzięlibyśmy z naszej puli jedną wskazówkę. Gdyby to był ten wieśniak, to byśmy na przykład wzięli dwie wskazówki. I umieszczamy te wskazówki na wskazanych tutaj wieśniakach. Czyli nie umieszczamy wskazówek na wieśniaku, oczywiście może się to zdarzyć, ale zaraz Wam to wytłumaczę kiedy. Nie umieszczamy tego z automatu na wieśniaku, którego odwiedziliśmy, tylko patrzymy, którą frakcję wieśniaków wskazuje nam ta karta, w tym wypadku tę frakcję, i na takich wieśniakach umieszczamy kartę. No i po prostu umieszczamy w tym wypadku, tutaj widzę, no to ja stwierdzam, że umieszczę sobie tutaj. No i teraz o co chodzi? Gdyby było coś takiego, że właśnie mógłbym umieścić na przykład, proszę bardzo, poszedłbym, odwiedziłbym tutaj tę panią i ona mi pozwala umieścić dwie wskazówki na wieśniakach tego koloru, to wówczas mogę zdecydować, czy chcę te wskazówki umieścić na jednym wieśniaku, czy na przykład to rozłożyć na dwóch. To jest bardzo ważne. Zwróćcie też uwagę, że może się zdarzyć, że wieśniak prosi Was, żeby umieścić wskazówkę na wieśniaku tego samego koloru, co odwiedzany. Wówczas oczywiście możecie tę wskazówkę umieścić na tym wieśniaku, którego odwiedziliście. Więc patrzycie, jaką frakcję, ile wskazówek i umieszczacie. Następnie używacie akcji wieśniaka. Na czym polega użycie akcji wieśniaka? Po prostu rozpatrujecie ten tekst. I jak już przejdziemy przez całą wideoinstrukcję, to ten tekst tych akcji będzie dla Was bardzo prosty. To jest tak, tutaj dobieracie jedną kartę ze swojej talii na swoją rękę. Tutaj zdobywacie dwa punkty wpływu, co zaznaczacie na swoim dysku. Tutaj na przykład zagrywacie jedną kartę z ręki. Tutaj dobieracie dwie karty na rękę. Tutaj na tym na przykład możecie w ramach jednej akcji zagrać do dwóch kart na rękę, ale jeżeli to zrobicie, to zwiększacie koszt obu kart o jeden. Teraz co jest ważne, te efekty nie są obowiązkowe. Generalną zasadą, którą się przyjmuje w tej grze, jest to, że jeżeli efekt jest pozytywny, to jest opcjonalny. Jeżeli jest negatywny, musi się go wykonać. Kolejną akcją, o której Wam opowiem, to jest akcja z planszy naszego łowcy. Akcja ta się nazywa obława na wieśniaka. Teraz, żeby tę akcję wykonać, to umieszczacie nasz pionek na jednym gotowym wieśniaku. Następnie musicie z wieśniaków o tym samym kolorze, czyli możecie też z tego, na którym właśnie to położyliście, usunąć łącznie trzy wskazówki. I jak to zrobicie? Załóżmy, że zrobimy to, o proszę, w ten sposób. Zwracamy to do naszej puli.
to wówczas z tego wieśniaka, którego właśnie, na którym przeprowadzacie akcję obławy, usuwacie albo jedną przysługę, albo wszystkie sekrety. Teraz zrobię tutaj taki myk, żeby nie będę szedł dokładnie w tej kolejności, ale po prostu będzie mi łatwiej na tym jednym ujęciu na przykład kilka rzeczy Wam wyjaśnić. No więc przede wszystkim mamy tutaj taką akcję, na przykład takie w miarę proste, czyli umieszczając tutaj pionek akcji, mogę zdecydować, czy chcę zdobyć 2 punkty wpływu, czy chcę dobrać jedną kartę na rękę, czy chcę zagrać jedną kartę. Oczywiście mogę tutaj umieścić ten pionek, kilka pionków, mogę wszystkie pionki w swojej turze umieścić tutaj, za każdym razem robić coś innego, za każdym razem robić dokładnie to samo, to już zależy ode mnie. Kolejną akcją, o której chcę Wam powiedzieć, jest oczyszczenie z zarzutów. Umieszczamy pionek na akcji oczyszczenie z zarzutów. Odrzucamy z naszej planszy 3 znaczniki dowodów i dobieramy teraz jedną kartę stali podejrzanych. Właśnie nam potwierdziło to, że ten pan nie jest wiedźmą. Zakrytą kartę zachowujemy przed sobą. Kolejną ważną akcją jest rozproszenie zaklęcia. Na planszy zaklęć wiedźma będzie umieszczała karty zaklęć, których treść musimy brać pod uwagę przez całą grę, dopóki o ile te karty tam są. No i teraz te karty będą pomagały wiedźmie, albo przeszkadzały mi, albo jedno i drugie. Idea jest więc taka, że chcielibyśmy je rozproszyć. Żeby to zrobić, umieszczamy pionek na rozproszeniu i płacimy koszt wskazany tutaj, czyli w tym wypadku jeden punkt wpływu i wtedy taka karta jest odrzucona. Dopóki tego nie zrobimy, jej efekt jest obowiązujący. Bardzo zależy nam na wykonaniu akcji jakiegoś wieśniaka, ale niestety nie jest gotowy, bo znajduje się na nim znacznik pionek akcji przeciwnika. Możemy go przygotować. Jeżeli jest na nim nasz pionek akcji, no to niestety nie możemy tutaj nic zrobić, bo nie możemy eliminować w żaden sposób swoich pionków. Ale żeby wyeliminować pionek przeciwnika, jest właśnie coś takiego jak przygotowanie wieśniaka. Po umieszczeniu pionka akcji na polu, przygotowanie wieśniaka na Waszej planszy, możecie zapłacić, usunąć, czyli jedną wskazówkę z właśnie tego wieśniaka, po to, żeby usunąć pionek akcji wiedźmy. No i ostatnia akcja łowcy, o której Wam opowiem, to eliminacja wieśniaka. Jak to działa? Otóż, jeżeli macie 3 wskazówki na jakimś wieśniaku i przynajmniej po jednej wskazówce na wszystkich pozostałych wieśniakach, to wówczas możecie takiego wieśniaka z 3 wskazówkami wyeliminować. Po prostu wykonujecie akcję eliminacja, tutaj fajnie, tylko co jest jeszcze też ważne, wieśniak, którego eliminujecie, musi być gotowy, czyli nie może być na nim pionka akcji. No więc ma 3, wszyscy mają po 3, eliminujemy tego wieśniaka. No i w tym momencie wiedźma nam mówi, zgadza się, jeżeli tak, jeżeli trafiliśmy i to faktycznie była nasza wiedźma, no to wygraliśmy grę jako łowca. Jeżeli natomiast się wiedźma nam powie, że pudło, no to wówczas taki wieśniak jest zakrywany, wszelkie tam znaczniki przy nim są odrzucane, no i gra toczy się dalej. Jeżeli gracz grający łowcą pomyli się 3 raz, to wówczas przegrywa grę. Czyli może 2 razy strzelić i się pomylić, 3 raz niestety już będzie dla niego ostateczny. Więc widzieliście, już tam się w różnych miejscach różne karty pojawiały. Mało tego, jedną z konsekwencji, czy jedną z akcji, które można zrobić, jest zagranie karty. Więc zobaczmy, jakie karty łowca ma dostępne, żeby je zagrać. Omawiając karty, trzeba dla Was Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zawsze jak zagrywacie karty, to musicie opłacić koszt wpływu, który widzicie w prawym górnym rogu. Czyli po prostu, jeżeli nie stać Was, ponieważ nie macie tyle wpływu, żeby daną kartę zagrać, to danej karty zagrać nie możecie. Jeżeli jednak możecie, to robicie z nimi następujące rzeczy. Zacznijmy od karty lokacji, którą umieszczacie na swojej planszy lokacji w wolnym miejscu. Jeżeli wszystkie 3 miejsca na kartę lokacji są zajęte, to możecie jedno z nich zwolnić, odrzucając z niego kartę. No i właśnie taka lokacja jest kolejnym miejscem, na które możecie wysłać Wasz pionek akcji, żeby wykonać akcję, która jest tutaj opisana. Na jednej karcie może być jeden pionek, czyli też można o tym mówić w kontekście, że lokacje są albo gotowe, albo nie. Kolejnymi kartami, które możecie zagrać, to są karty wydarzeń. Płacicie koszt, rozpatrujecie tekst, który jest tutaj opisany i po prostu sobie taką kartę odrzucacie na stos kart odrzuconych. Kolejną kartą jest karta śledztwa.
Karta śledztwa, jak widzieliście, modyfikuje rozpatrywanie tej akcji odwiedzanie wieśniaka. Wygląda to tak, że płacimy tyle punktów wpływu, ile widzimy tutaj. Następnie umieszczamy to pod dowolnym wieśniakiem. No i teraz tak, ikona, którą widzimy tutaj, mówi Wam, czy to jest akcja, czy to jest karta śledztwa, która wpływa na zachowanie łowcy, czy to jest karta, która wpływa na zachowanie wiedźmy. Jeżeli to wpływa na zachowanie łowcy, umieszczacie to pod wieśniakiem tak, żeby to właśnie było zwrócone w stronę łowcy. Co jest bardzo ważne, przy jednym wieśniaku może być maksymalnie jedna karta śledztwa. Ostatnią kartą, którą łowca może zagrać, to jest prawda karta naszego sojusznika. Umieszczacie go na polu sojuszników. Uwaga, tak samo jak z kartami tutaj lokacji, jeżeli wszystkie miejsca są zajęte, możecie jedną kartę usunąć, żeby zwolnić miejsce. Następnie taka karta w jakiś sposób modyfikuje Waszą rozgrywkę, daje Wam jakąś zdolność albo pozwala Wam coś zrobić podczas fazy utrzymania. Zwróćcie jednak uwagę, że każdy wieśniak, którego sobie każdy sojusznik, którego sobie zagracie, zmusza Was do poniesienia pewnego kosztu w każdej fazie utrzymania, żeby takiego sojusznika sobie zostawić. No więc tak, te karty lokacji to są kolejne miejsca, do których można wysłać pionek akcji łowcy. Dobrze, wiemy co robi łowca. Pora sprawdzić, jak działa wiedźma, gdzie wiedźma może wysłać swoje pionki, żeby wykonać akcję. Zacznijmy również od odwiedzenia wieśniaka, który akcja ta przebiega bardzo podobnie jak w przypadku odwiedzenia wieśniaku przez łowcę, ale są pewne różnice, dlatego chciałem to osobno z Wami omówić. No więc przede wszystkim wieźma również może wybrać tylko i wyłącznie wieśniaka lub wieśniaczkę, którzy są gotowi, tak? Czyli nie ma tam żadnych innych pionków akcji. Umieszcza na nim pionek akcji i wówczas w tym momencie przeprowadza rozpatrzenie tego wieśniaka, odwiedzenie tego wieśniaka. Przede wszystkim patrzy, czy mamy jakieś karty śledztwa. I teraz, tak jak mówiłem, przy jednym wieśniaku może być jedna karta śledztwa zagrana tam przez łowcę. I jeżeli ta karta śledztwa jest zwrócona w stronę wiedźmy, czyli ma tutaj też tę ikonkę wiedźmy, to wówczas wiedźma musi to rozpatrzyć. Na przykład właśnie na takiej zasadzie, że tutaj jak wiedźma skorzysta z tego wieśniaka, no to wówczas łowca otrzymuje punkty wpływu. Więc tak jak mówiłem, są to karty, które mogą modyfikować w jakiś tam sposób odwiedziny u danego wieśniaka. Kolejną rzeczą, którą robicie, to przekształcacie trzy sekrety w jedną przysługę. Możecie to zrobić maksymalnie dwa razy. I teraz zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo istotne, to jest właśnie ta istotna różnica. W przypadku łowcy, jeżeli łowca miał, prawda, trzy wskazówki, to po prostu dostawał jeden dowód, nic więcej się nie działo. Te trzy wskazówki tam zostawały. Tutaj natomiast faktycznie odrzucacie trzy sekrety po to, żeby otrzymać jedną przysługę. Możecie to zrobić maksymalnie dwa razy. Co to znaczy? Oznacza to, że w trakcie gry, w trakcie wykonywania akcji może dojść do tego, że będziecie mieli przy jednym wieśniaku sześć sekretów. No i wówczas będziecie mogli je w ramach jednych odwiedzin zamienić na dwie przysługi. Jak to zrobiliście? No to teraz, słuchajcie, umieszczacie Wasze przysługi z Waszych zasobów zgodnie z tym, co jest pokazane tutaj na karcie. To akurat przebiega dokładnie tak samo jak u łowcy, z tą jedną różnicą, że zamiast położyć ten właśnie ten sekret na wskazanej tutaj karcie, czyli na przykład mogę na przykład położyć tu, mogę położyć tutaj, bo zwróćcie uwagę, na jakim kolorze mam ten jeden sekret położyć. Ale u wiedźmy jest też o tyle inaczej, że mogę zdecydować, żeby wziąć te sekrety wskazane tutaj, w tym wypadku jeden, i umieścić go na dowolnej ze swoich mikstur, które będę miał zagrane na swojej planszy. W tym momencie mogę tam ten znacznik umieścić, mikstura, i zbliżam się do przygotowania takiej mikstury. Następnie używam zdolności wieśniaka. Tak samo jak łowca rozpatruje ten tekst, który jest tutaj opisany. W tym wypadku na przykład ja bym zdobył punkty wpływu, ale niestety 3 punkty wpływu, ale przeciwnik by zdobył 1. I ostatnią opcją jest wykonanie akcji chowańca. To się robi w ramach odwiedzin wieśniaka. O co z tym chodzi? Tak jak Wam mówiłem, wiedźma ma 3 pionki akcji i jednym z nich jest pionek chowańca. Teraz działa to w taki sposób, że generalnie ten pionek działa tak samo jak te dwa zwykłe pionki. Ale jeżeli będziecie mieli na swojej planszy jakieś karty chowańców, to tu są specjalne zdolności. I teraz idąc na jakąś kartę nie tym pionkiem akcji, a pionkiem chowańca i mając jakieś karty tutaj na swojej planszy, mogę
zrobić coś takiego, żeby wybrać jedną kartę, za jedną akcją mogę wybrać tylko jedną kartę i mogę skorzystać z tej dodatkowej akcji, o ile użyłem pionka chowańca. Czyli tutaj bym zrobił normalnie te wszystkie kroki odwiedzin co zawsze, ale gdybym poszedł tutaj zwykłym pionkiem, na tym by się ta akcja skończyła, na rozpatrzeniu zdolności wieśniaka. Ale ponieważ poszedłem tym pionkiem i mam u siebie na planszy karty chowańców, mogę wybrać jedną kartę i rozpatrzyć jej efekt. Mało tego, mogę opłacić wskazany tutaj koszt wzmocnienia tej akcji, żeby wykonać ten efekt mocniejszy. Tym kosztem jest albo odrzucenie karty z ręki, albo zapłacenie wskazanego kosztu wpływu. Zwróćcie uwagę, że Wiedźma na swojej planszy również ma te standardowe akcje, jakim jest, prawda, po prostu zdobycie dwóch punktów wpływu, zagranie jednej karty, dobranie jednej karty czy zagranie jednej karty. Podobnie ma akcję przygotowania wieśniaka, tak jak to robiliśmy w przypadku łowcy, tylko w tym wypadku zamiast opłacenia, prawda, no jednej wskazówki, opłacamy jeden sekret. Usuwamy jeden sekret z tego wieśniaka, żeby usunąć z niego pionek akcji łowcy. I jedną rzecz jeszcze, o której chciałem tu powiedzieć, to jest akcja spożycia mikstury. To jest darmowa akcja i polega ona na tym, że jeżeli macie na swojej planszy mikstury i macie jakąś miksturę i na tej miksturze znajduje się tyle sekretów, ile widzimy tutaj w lewym górnym rogu, to w tym momencie mogę za darmo, nie muszę do tego używać żadnego pionka akcji, za darmo możecie spożyć miksturę. Wygląda to tak, że odrzucacie te sekrety, rozpatrujecie efekt na tej karcie, a samą kartę również odrzucacie. Ostatnią akcją, o której Wam opowiem, jest odprawienie rytuału. Jeżeli wieśniak jest naprawdę wiedźmą i jest gotowy i macie na nim trzy przysługi, umieszczacie tam pionek akcji, na nim pionek akcji, wykonujecie akcję odprawienie rytuału i wygrywacie grę. No i podobnie, spójrzmy, jakie karty w swoim arsenale ma Wiedźma i jak one działają. Karty, jakie znajdują się w arsenale Wiedźmy, no to są przede wszystkim karty mikstur, prawda, które umieszczacie na swojej planszy, możecie wtedy z nich skorzystać w ramach darmowej akcji spożycie mikstury, pod warunkiem, że uzbieracie tutaj odpowiednią liczbę sekretów. To są karty chowańca, które zagrywacie na tą planszę po to, żeby móc wykonać dodatkowe akcje, jeżeli pod warunkiem, że wykorzystacie do tego właśnie pionek z chowańcem. Są też karty uroku, które tak naprawdę działają w taki sposób jak karty wydarzeń łowcy, czyli po prostu opłacacie koszt w punktach wpływu, rozpatrujecie tekst, a sama karta trafia od razu na stos kart odrzuconych. Ostatnią kartą, którą można znaleźć u Wiedźmy, jest karta zaklęcia. Działa to teraz tak, że opłacacie ten koszt, który widzicie tutaj, następnie umieszczacie kartę na tej planszy zaklęć na pierwszym wolnym miejscu od lewej. Teraz zwróćcie uwagę, że na miejscach są nadrukowane dodatkowe symbole wpływu. Chodzi o to, że pierwsza karta zaklęcia, którą tam umieścicie, kosztuje tyle, ile widzicie na karcie. Druga kosztuje tyle, ile widzicie na karcie, plus to, co jest na tym polu, który chcecie położyć. No i trzecia oczywiście tak samo. Teraz, jak zapewne zauważyliście, nasz wspaniały łowca ma opcję rozpraszania zaklęć, czyli po prostu usuwania zaklęć z gry. Dla łowcy ten koszt jest zawsze wyrażony, proszę bardzo, w tym oto miejscu. No i teraz, jeżeli tak się stanie, że łowca na przykład usunie jakiekolwiek zaklęcie, no to w tym momencie pozostałe trzeba przesunąć na maksa w lewo, żeby zwolnić miejsce, żeby wieźma wiedziała dokładnie, ile musi zapłacić za każde kolejne zaklęcie. I to jest wszystko, moi drodzy, to jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Pagan Tajemnica Roanoke. Naprawdę, gra kończy się od razu w momencie zrealizowania warunków wygranej przez któregokolwiek z graczy. To jest tak naprawdę wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach, odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. Przypominam Wam, że jest osobny filmik, gdzie przechodzę przez dodatki tej gry, jest osobny filmik, gdzie recenzuję dla Was tę grę. Te linki są podlinkowane w opisie. Przypominam Wam też, że jeżeli podoba Wam się, co tu robię i chcielibyście, żebym robił to więcej, lepiej, szybciej, dalej i tak dalej, to zapraszam Was bardzo gorąco do wspierania mnie. Możecie mnie wesprzeć poprzez portal Patronite, możecie mnie wesprzeć na samym YouTube, możecie postawić mi wirtualną kawę na portalu Buy Coffee, możecie po prostu mnie oglądać, dawać kciuki, komentować. Za wszelką formę wsparcia jestem i będę zawsze bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie i dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Lucky Duck Games za przekazanie gry do recenzji. A Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!